No to jak już Adam wspomniał, nazywam się Marcin. Miło mi Was wszystkich dzisiaj powitać i chciałbym Wam trochę więcej opowiedzieć o wątkach. Więc moją opowieść chciałbym zacząć od pewnego programisty, który po ciężkim dniu pracy zdalnej miał nadzieję otworzyć swoje zapracowane piwko. No ale niestety, jak to czasem bywa, w ostatnim momencie pojawił się menedżer z prośbą o przeliczenie pewnego raportu, który zawiera bardzo ważne dane i które potrzebujemy oczywiście na teraz, no, co nie spotkało się z entuzjazmem naszego programisty, więc nasze swoje wymarzone piwko musiał schować do lodówki, no ale żeby już nie przedłużać, stwierdził, że siądzie do tego od razu. No więc pierwszym krokiem naszego programisty jest przyjrzenie się danym, z jakimi będzie pracował. No i dane dostaliśmy w formie paczek godzinnych. W każdej takiej paczce znajdziemy informacje o zakupionych ofertach, no i nasz menedżer chciałby wiedzieć, ile średnio mamy przychodów w ciągu godziny. No więc pierwszym pomysłem naszego programisty było przeliczenie wszystkiego po kolei i zagregowanie w formie raportu. No niestety przeliczył sobie, że w tym przypadku swoje wymarzone piwo będzie mógł otworzyć dopiero jutro, co raczej go nie urządza, więc w jego głowie pojawił się pewien pomysł. Co jeżeli można byłoby wszystkie te obliczenia wykonać równolegle i na końcu zagregować to w formie raportu. No więc nasz programista o wątkach wie tyle, że jest to pewien obiekt, który pozwala na współmierne wykonanie zadania. Wie, że przy dużej ilości wątków mogą pojawiać się problemy z pamięcią. No i też słyszał kiedyś, że przy dużej ilości wątków występują problemy z context switchingiem. No ale tak naprawdę nigdy nie zagłębiał się w te tematy i nie wie, skąd te problemy się biorą. I stwierdził, że skoro i tak już musi usiąść i zrobić ten raport, to może fajnie byłoby go zrobić dobrze i przy okazji jeszcze się czegoś nauczyć. No więc nasz programista na co dzień w swojej pracy wykorzystuje Java, więc na tym głównie będziemy się, na tej technologii głównie będziemy się skupiać. No i tak, czym jest wątek w Java? Wątek w Java opisany jest za pomocą klasy thread, która implementuje interfejs runnable. Znajdziemy tam kilka ciekawych informacji, takich jak nazwa wątku, jego priorytet, kod, który ma się uruchomić na tym wątku, no i grupa, do jakiej należy. Więc zgodnie ze specyfikacją JVM-a, dostajemy, tworząc nowy wątek, dostajemy pewien zestaw narzędzi. No i dostajemy stos, na którym odkładane są ramki. No i taki stos waży około 1 MB, w zależności oczywiście od konfiguracji wersji JVM-a i platformy, na jakiej jest uruchamiany ten kod. Oprócz tego dostajemy też rejestr PC, w którym znajduje się wskaźnik na aktualnie wykonywaną instrukcję, jeżeli jest to kod w Javie, a jeżeli wykonujemy aktualnie kod natywny, to ta zmienna jest niezdefiniowana. Dodatkowo dostajemy fragment Edenu, nazywany TLAP, który pozwala na szybką alokację pamięci, no i tworzony jest ten wątek systemowy. No i teraz widzimy dobrze, że stworzenie takiego wątku jest kosztowne pod względem pamięci, więc już wiemy, skąd się mogą brać problemy przy stworzeniu dużej ilości wątków, jeżeli chodzi o pamięć. No ale co z context switchingiem, no i czy mogą się pojawić jeszcze jakieś inne problemy w międzyczasie? No i żeby odpowiedzieć na te pytania, musimy zejść trochę niżej, więc jeżeli pójdziemy krok dalej, znajdziemy strukturę w JDK opisującą wątek, jest ona napisana w języku C. No i z ciekawych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jest to, że znajdziemy tu wskaźnik na nasz obiekt wątku, który widzieliśmy przed chwilą, no i wskaźnik na wątek systemowy. No ale czym w takim razie jest ten wątek systemowy? Więc wątek systemowy jest lekkim procesem. Dlaczego lekkim? No dlatego, że dziedziczy większość informacji po swoim rodzicu, więc stworzenie takiego wątku nie jest kosztowne aż tak bardzo, jak tworzenie całego nowego procesu. Więc tak, nasz proces w systemie opisany jest za pomocą deskryptoru procesu, w którym możemy znaleźć kilka przydatnych dla nas informacji. Między innymi możemy dowiedzieć się, w jakim stanie jest ten wątek. No i tutaj możemy wyróżnić kilka stanów, między innymi stan running, który najbardziej nas będzie interesował, bo to znaczy, że nasz proces może być uruchamiany na procesorze. Mamy też stany interruptable, uninterruptable, które oznaczają, że nasz wątek aktualnie śpi i czeka na jakieś zdarzenie w systemie. No i możemy spać w taki sposób, że kernel jest nas w stanie wybudzić, albo możemy czekać bez przerwań, na przykład w przypadku oczekiwania na jakieś zewnętrzne urządzenia czy sterowniki. Oprócz tego mamy zestaw innych statusów, które w tym momencie nie będzie nas interesował. Tak, w takim deskryptorze znajdziemy też listę instrukcji, które mają się wykonać w najbliższym czasie. Znajdziemy wskaźnik na obszary pamięci, które używa nasz proces, wskaźnik na rodzica, wskaźniki na otwarte pliki, otwarte deskryptory plików, no i listę sygnałów, które powinny zostać obsłużone w najbliższej przyszłości.
Oprócz tego chcielibyśmy być w stanie jakoś zidentyfikować nasz proces i do tego służy nam proces ID, w skrócie PID. No i jest to przydatne o tyle, że nie zawsze mamy dostęp do deskryptora procesu, czasem mamy po prostu ten PID, no i kernel jest w stanie nam wymienić ten PID w bardzo prosty sposób na nasz deskryptor. I kiedyś do tego celu używana była lista deskryptorów, no ale widać, że nie jest to najlepsze rozwiązanie pod względem skalowalności, bo wraz ze wzrostem procesów liczba operacji wymagana do tego, by znaleźć nasz deskryptor, rośnie liniowo. Od pewnego czasu już do tego celu wykorzystywana jest tablica haszująca, która zapewnia nam stały dostęp, nam dostęp w czasie stałym do naszych deskryptorów. No i tutaj taka ciekawostka, w jaki sposób wyliczany jest hasz w tej tablicy. No i to jest bardzo prosta funkcja wyciągnięta z kernela. No i ogólnie mnożymy naszą wartość razy jakąś stałą, a później przesuwamy ten hasz w prawo o rozmiar tablicy haszującej. No i moglibyśmy się zastanawiać, skąd się biała ta dziwna stała. No więc stałą tą zaproponował Donald Knuth. Powiedział on, że powinna być liczbą pierwszą. No i dla 32-bitowej architektury najlepiej, jakby to była liczba zbliżona do liczby 2 do 32 razy złoty podział. No oczywiście taką liczbę pierwszą udało się znaleźć. No i jest ona dobra do tego celu, między innymi dlatego, że da się w prosty sposób zapisać za pomocą potęg liczby 2, co znacząco przyspiesza operacje bitowe z użyciem tej stałej. No ale wracając do naszego procesu, wiemy już, że jest on opisany za pomocą deskryptoru, no i wiemy też, że może być w różnych, może przyjmować różne stany. Między innymi może być w stanie running. No i pytanie, co się dzieje, jeżeli nasz proces jest w stanie running, no i chciałby dostać trochę czasu procesora. Więc załóżmy na ten moment, że procesor jest wolny, nic nie jest, się nie wykonuje na nim, więc kernel po prostu wrzuca nasz proces i nasz proces zaczyna korzystać z pewnych zasobów. Korzysta z rejestrów procesora oraz z cache'a. No i teraz co się dzieje w momencie, gdy pojawia się inny proces, który też chciałby skorzystać z procesora? No więc jeżeli nasz proces skończy swój kwant czasu, to następuje zmiana kontekstu. W tym momencie musimy wszystkie dane, których używał nasz proces, przenieść w jakieś inne miejsce i spopulować rejestry i cache nowymi wartościami, które są potrzebne do obliczeń dla kolejnego procesu. No i teraz co się dzieje z tym kontekstem sprzętowym, który musieliśmy gdzieś odłożyć? Część tego kontekstu jest zapisywana w deskryptorze procesu, a część trafia na stos kernelowy. No i teraz jak wygląda dokładnie takie przenoszenie danych? Zacznijmy od rejestru procesora. No i kiedyś była to jedna instrukcja farjump procesora, no a z czasem zmieniło się to na serię instrukcji MOV, co jak się okazało wydajnościowo jest bardzo podobne, a dzięki temu, że jest to software'owe, to chroni nas też między innymi przed złośliwymi użytkownikami, którzy chcieliby nam nadpisać obszary pamięci. Tak, oprócz tego musimy spopulować cache. No i powiedzmy, że nie byłby to duży problem, gdyby nie to, że każda kolejna warstwa cache'a ma jest wolniejsza po prostu. No a już jak chcemy czytać z RAMu czy z dysku, no to te czasy są bardzo duże. No i zamiast wykorzystywać czas procesora na obliczenia, tak naprawdę marnujemy cykle na czekanie na dane. No i tutaj na tym slajdzie chciałem zaprezentować, jak wyglądają opóźnienia przy czytaniu z kolejnych warstw pamięci. I tak, więc już widzimy, że jeżeli stworzymy dużo tych procesów, no to rzeczywiście koszt związany z zamianą kontekstu i z populowaniem cache rośnie, więc to jest ten problem, o którym wspominaliśmy wcześniej, kontekst switching. No więc mając już całą tą wiedzę, powinniśmy się też zastanowić nad tym, jak to się dzieje, że czy w jaki sposób kernel wybiera kolejny proces do uruchomienia na procesorze. No jest to problem schedulingu. W pierwszych wersjach kernela wszystkie procesy były ułożone na dwukierunkowej liście, no i kernel po prostu iterował po tej liście, wyliczając priorytety i wybierając ten o najniższym priorytecie. No widać, że to jest po raz kolejny rozwiązanie, które średnio skaluje się wraz ze wzrostem procesów w naszym systemie, no a w dzisiejszych procesach tych procesów potrafi być ogrom. Z czasem pojawił się algorytm O1, który bazuje na tablicy i każda komórka tej tablicy jest listą dwukierunkową i każda ta komórka opisuje jeden priorytet. Więc widzimy już, że jesteśmy w stanie wybrać proces o najwyższym priorytecie w czasie stałym. No ale to nie wystarczało programistom kernela, więc wymyślili kolejny algorytm, który nazywa się Completely Fair Scheduler, w skrócie CFS. No i różni się on tym głównie, że operuje na drzewach czerwono-czarnych, a nie tak jak O1 na tablicy. No i teraz pytanie, który z tych algorytmów jest szybszy, no i dlaczego CFS, skoro używa się go domyślnie, więc pewnie on musi być szybszy. No więc w algorytmie O1 istniał koncept epoki.
No i epoka trwała od momentu, gdy pojawił się pierwszy proces, do momentu, aż wszystkie procesy w stanie running nie wykorzystały swojego czasu procesora. Widzimy, że jest to o tyle problematyczne, że procesy z wysokim priorytetem musiały czekać na te z niższym priorytetem, aż one skończą swoje prace. Więc momentami dla użytkownika system mógł nie wydawać się na tyle responsywny, na ile w rzeczywistości był. W CFS-ie zniknął koncept epoki i na podstawie dynamicznie wyliczanych priorytetów wybierany jest następny proces, który powinien zostać uruchomiony na procesorze. Obydwa te algorytmy dostarczają nam pewien zestaw policies, które definiują, w jaki sposób wybieramy kolejny proces z grupy procesów o danym priorytecie. Więc tak, pierwszym takim policy jest policy round robin, które działa w ten sposób, że po prostu bierzemy pierwszy proces z kolejki i jak on zużyje swój kwant czasu, trafia na koniec kolejki i w tym momencie bierzemy kolejny, który jest w tej kolejce. Kolejnym policy jest first in, first out. W tej policy bierzemy pierwszy proces z kolejki i w momencie, gdy pojawi się proces o wyższym priorytecie, to on zajmuje procesor. No a jak skończy swoją pracę, to wraca nasz proces, który był pierwszy w kolejce, no i on będzie wykorzystywał ten procesor, dopóki dobrowolnie go nie odda, bądź nie pojawi się proces o wyższym priorytecie. Oprócz tego mamy policy normalne, które działa w ten sposób, że po prostu kernel na bieżąco wylicza sobie priorytety dla wszystkich procesów i wybiera po prostu ten, który ma najniższy priorytet i daje mu dostęp do procesora. No więc możemy dojść do wniosku, że dla naszego przypadku, od którego zaczęliśmy tą historyjkę, tą opowieść, czyli wyliczania raportów, gdzie mamy operacje batchowe, najlepszy by był pewnie CFS w połączeniu z policy first in, first out, ponieważ nasze batch dostawałyby tyle czasu procesora, ile potrzebują i w momencie, gdy skończyłyby się liczyć, ich rolę przejmowałby ktoś inny. No więc tak, wydaje mi się, że wiemy już sporo na temat tego, co dzieje się w systemie, no i moglibyśmy wrócić do naszego JVM-a. No więc po tym wszystkim, co do tej pory dowiedzieliśmy się, wiemy, że najlepiej stworzyć tyle wątków czy procesów, co mamy rdzeni, bo nie będziemy mieli wtedy problemów z context switchingiem, a też wykonujemy operacje batchowe, więc i tak będziemy wykorzystywać w pełni nasze kwanty czasu, które będziemy dostawać od schedulera. No ale nasz programista stwierdził, że fajnie byłoby jeszcze mieć jakieś metryki i móc mierzyć, jak szybko te wątki przeliczają nasze paczki. No więc stworzył sobie taką bardzo prostą klasę, gdzie każde pole opisuje ilość operacji do danego wątku plus pole na zagregowaną ilość operacji. No wiemy już, że dostęp do pamięci w wielowątkowym systemie jest problematyczny, no i najlepiej byłoby go synchronizować. No więc nasz programista szybko zmienił kod, tak żeby nie pojawiały się żadne problemy z synchronizacją. No i wszystko powinno działać, no ale co w momencie, gdy będziemy potrzebowali w tej funkcji dodać jakieś dodatkowe czasochłonne operacje? No myślę, że powinniśmy zastanowić się nad tym, jaki to ma wpływ na wydajność naszego systemu. No więc dokładnie to opisuje prawo Amdala i prawo Amdala mówi o tym, jakiego rzędu przyspieszenia możemy się spodziewać w naszym programie, jeżeli wiemy, że jakaś część tego programu wykonuje się równolegle i na ilu wątkach z równoleglami. No i prawo Amdala opisane jest wzorem, gdzie P to jest procent programu, który można wykonać równolegle, a N to ilość wątków. Więc załóżmy, że w naszym przypadku 80% programu jesteśmy w stanie wykonać równolegle i zrównolegamy na 4 wątkach. No, po krótkich obliczeniach dostajemy wynik 2,5 raza, czyli widzimy, że nie jesteśmy w stanie w tym sposobie zużyć w pełni naszych 4 procesorów. No i pytanie, jak to przyspieszyć? No, najprościej byłoby się pozbyć synchronizacji, no i mamy na to kilka sposobów. Więc pierwsze, co moglibyśmy zrobić, to moglibyśmy wymienić naszą synchronizację na klasy z pakietu Atomic Jobowego. No, są one o tyle lepsze, że że operują one na instrukcji procesora Concurrent Swap, która jest, ma dużo niższy koszt niż synchronizacja. No i metoda ta jest optymistyczna, więc procesor tak naprawdę przyjmuje rejestr, który mamy podmienić, starą wartość, nową wartość, no i jeżeli w rejestrze dalej istnieje stara wartość, to podmieni nam tą wartość, a jeżeli była jakaś zmiana w międzyczasie, to zwróci nam informację o tym, że nie udało się podmienić i taką operację możemy powtórzyć. No więc możemy zobaczyć, jak zmienia się nasz kod w momencie, gdy zaczniemy korzystać z atomików. Widać, że zmiana jest nieznaczna. No ale pytanie, czy da się to jeszcze w jakiś sposób przyspieszyć?
No więc w pakiecie Atomic znajdziemy jeszcze jedną ciekawą klasę, konkretnie LongAdder, która całkowicie pozbywa się synchronizacji i działa ona na tej zasadzie, że w środku mamy tablicę, gdzie każdy wątek korzystający z LongAddera dostaje swoją komórkę w tablicy i po prostu zlicza w swojej jednej komórce, a w momencie jak chcemy dostać wynik, ile już udało nam się zliczyć, po prostu agregowane są te wyniki z całej tablicy. No i widzimy, że nasz kod po zmianie z Atomic Longa na LongAddera jest praktycznie taki sam. No więc nasz programista stwierdził, że to jest dobry moment, żeby odpalić symulację i sprawdzić, jak LongAdder ma się do pomysłu z synchronizacją. No więc jak się okazuje, wcale nie jest dużo szybszy. No ale przecież pozbyliśmy się synchronizacji i co tu się dzieje, o co tu chodzi? No więc nasz programista, nie czekając, zaczął przeglądać metryki systemowe. No i w pewnym momencie trafił na metryki opisujące statystyki cache'a procesora. No i jak widzimy, w pewnym okresie czasu bardzo często nie trafialiśmy w procesor, w cache procesora. No więc jest to problem, który nazywany jest false sharingiem i jest on ten problem występuje dokładnie w tych czterech polach, które mamy w naszej klasie. No i żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te pola są problematyczne, musimy zastanowić się nad tym, jak działa cache procesora. No więc cache procesora zbudowany jest z linii, no i każda taka linia zawiera pewien zestaw danych, no i między innymi w którejś linii znajdzie się nasz obiekt thread matrix. No i nie byłoby problemu, gdyby nie to, że korzystamy z czterech procesorów, więc jeżeli jeden z procesorów zmieni wartość w naszym obiekcie, to musimy poinformować wszystkie trzy inne cache o tym, że ta wartość się zmieniła i spopulować tą wartość. Więc widzimy, że za każdym razem, gdy któryś z naszych wątków aktualizuje ten licznik, to musimy zsynchronizować wszystkie cztery wątki i cztery cache. Więc nie jest to optymalne rozwiązanie. No i teraz jak najprościej pozbyć się tego problemu? No najlepiej byłoby... W międzyczasie, Marcin, okay. Jeżeli mogę zadać pytanie z publiczności, bo jesteś w kontekście LongAddera i pojawiło się pytanie, jak działa LongAdder pod spodem? Czy działa na thread lokalu? Jak to wygląda w programowaniu reaktywnym, kiedy kod wykonuje się na kilku wątkach? No to tak jak już wspomniałem, LongAdder oparty jest o tablicę, gdzie każdy wątek dostaje swój fragment tej tablicy i tam zlicza. Co do pytania o programowanie reaktywne i jaki to ma wpływ, to myślę, że będzie to współpracować tak jak z każdym innym rozwiązaniem wątkowym, czyli po prostu każdy wątek będzie wykonywał swoje obliczenia, a na końcu zliczymy tylko wynik. Okej, super, dobra, dzięki. Okay. To wracając do tematu. Więc tak wygląda nasze rozwiązanie, w którym rozbiliśmy te zliczania operacji na osobne klasy. No i teraz pozbyliśmy się problemu z false sharingiem, więc wszystko powinno działać zgodnie z oczekiwaniami. No i nasz programista postanowił odpalić po raz kolejny symulację wraz z metrykami, zobaczyć, jak wyglądają te metryki. No więc jak się okazało, część wątków dużo szybciej skończyła pracę od innych. No i po prostu się nudzą, a reszta widać, że ma jeszcze sporo do przeliczenia. No i może być to spowodowane na przykład tym, że część paczek zawiera tylko przedziały nocne, gdzie zakupów jest dużo mniej i nie mamy po prostu tyle obliczeń do wykonania. No więc jak pozbyć się tego problemu, jak równomiernie obciążać te wątki? No więc tu z pomocą przychodzą nam pule wątków. No więc pula wątków jest takim zestawem reużywalnych wątków. No i definiując pulę wątków, możemy zdefiniować tak naprawdę kilka rzeczy. Między innymi możemy podać korowy rozmiar tej puli, czyli ile wątków będzie zawsze aktywnych, no i maksymalny rozmiar puli. Oprócz tego taka pula ma przed sobą kolejkę. No i w zależności od tego, jaką kolejkę wybierzemy, to w taki sposób będą dostawiane kolejne wątki do naszej puli. Więc widzimy, że jak zaczynamy, to mamy te nasze korowe wątki. No i jeżeli kolejka będzie pełna, czy tam zaraz dowiemy się, jak to dokładnie działa, to będziemy albo dokładać, albo jak nie będzie żadnych konkretnych zadań do wykonania, to te wątki będą umierać. No więc tak, jakie mamy rodzaje kolejek? Kolejek mamy do wyboru trzy rodzaje. Pierwszy z nich, Synchronous Queue, jest bardzo ściśle związany z rozmiarem puli wątków. No i działa on w ten sposób, że jeżeli pojawia się nowe zadanie w kolejce, to dostawiany jest wątek, no a jeżeli już dobiliśmy do maksymalnego rozmiaru puli, to nie możemy dołożyć kolejnego wątku i każde kolejne zadanie będzie odrzucane, dopóki wątki się nie zwolnią.
Kolejną kolejką jest Unbounded Queue. No i jak ona sama nazwa wskazuje, jest nieograniczona. Problem jest taki tylko, że w przypadku tej kolejki nie będziemy zwiększać rozmiaru puli, czyli zawsze zatrzymamy się na tym korowym rozmiarze puli. No i może ona być problematyczna na przykład w przypadkach, gdzie obsługujemy interaktywny ruch użytkownika, bo powiedzmy, że kolejka nam spuchnie tak, że obliczeń mamy na 2-3 minuty, no a wiemy, że nasz użytkownik i tak znudzi się czekaniem po 200 milisekundach, więc nie ma sensu już wkładać na tę kolejkę. Tak, no więc tu z pomocą przychodzi nam trzeci rodzaj kolejki, konkretnie bounded queue, no i tu możemy już zdefiniować konkretny rozmiar kolejki i działa ta kolejka w ten sposób, że jeżeli mamy już pełną kolejkę i przychodzi nowe zadanie do kolejki, to dokładany jest kolejny wątek do puli, ściągane jest pierwsze z kolejki zadanie i nasze nowe zadanie trafia na kolejkę. Oczywiście w momencie, jeżeli mamy już stworzone maksymalną ilość wątków i kolejka jest przepełniona, to każde kolejne zadanie będzie po prostu odrzucane, bo wiemy, że i tak nie jesteśmy w stanie zrealizować jakichś naszych wymogów, powiedzmy, wydajnościowych. No i teraz pytanie, jak wybrać rozmiar puli? No więc tak naprawdę to zależy, jakie obliczenia będziemy wykonywać, bo tak jak w naszym przypadku przy wyliczaniu raportów są to jakieś operacje batchowe, to rozmiar tej puli najlepiej wybrać tak jak wcześniej, czyli tyle wątków, ile mamy rdzeni procesora, ponieważ i tak będziemy w stanie zutylizować w pełni te rdzenie, a przy większej ilości po prostu będziemy tracić czas na zmienianie kontekstów i populację cache'a. No ale z kolei w przypadku bardziej interaktywnych rozwiązań, czy tam w momencie, gdy nasze wątki będą jeszcze odpytywać zewnętrzne serwisy, powiedzmy jakieś dane, no to już lepiej będzie stworzyć tych wątków trochę więcej, bo one w większości i tak będą czekać na odpowiedzi, a nie będą rzeczywiście wykonywać obliczeń. Tak, teraz pytanie, jak tworzymy sobie taką pulę, to jak ustawić korowy rozmiar i maksymalny rozmiar? W sensie najlepszym pomysłem w tym przypadku jest ustawienie tych dwóch zmiennych na takie same wartości, ponieważ jak już wcześniej dowiedzieliśmy się, tworzenie wątku jest dosyć kosztowne, więc jeżeli obsługujemy ruch bardziej interaktywny od użytkownika, no to każda próba stworzenia wątku będzie dla nas kosztowna i będzie po prostu zwiększać czasy odpowiedzi dla użytkownika. No ale nie ma to większego wpływu w przypadku obliczeń batchowych, no bo najprawdopodobniej ta pula i tak będzie cały czas maksymalna, tylko na początku będziemy tworzyć te wątki, no i też nie zależy nam tak na czasach pojedynczej operacji, tylko zależy nam, jak szybko się policzy cała paczka. Więc tak, nasz programista po tych wszystkich zmianach uruchomił swoje przeliczenie raportu. Raport się wyliczył, wydarzyło się to nawet dosyć szybko, więc nasz programista jest zadowolony tym przebiegiem spraw. Oczywiście menedżer też jest zadowolony, bo dostał swój długo wyczekiwany raport, no więc jedyne, co pozostaje naszemu programiście, to otworzyć długo wyczekiwane pismo po ciężkim dniu pracy. To jest wszystko ode mnie. Dziękuję za uwagę i jak są jeszcze jakieś pytania, to z chęcią na nie odpowiem.